Panie Matuszu, teraz na koniec jeszcze jakieś informacje, jak zawsze. Proszę powiedzieć, to znaczy, gdzie zaglądamy w sieci, żeby mieć, ktoś mówi, rękę na pulsie, żeby wiedzieć, co się dzieje nie tylko z Kraśnikiem teraz, ale generalnie z całym tym obszarem sprzeciwu wobec negatywnych skutkom oddziaływania technologii PM, nie tylko 5G, bo to nie tylko o to chodzi. Tak, wie pan co, generalnie nie ma takiego jednego medium, to które proszę by podać było kilka. Najlepsze. Generalnie tak, jest grupa na Facebooku Polskie Nie dla 5G. Dobrze. Tam jest wiele cennych właśnie informacji. Dobrze, to raz. Polskie Nie dla 5G. Potem. I druga strona, która myślę też jest całkiem warta uwagi, to również, to jest kanał na YouTubie Elektromagnetyczny Świat Nowotworów. I tam również się znajdują Dobrze. Takie filmy na temat właśnie 5G, na temat co się teraz dzieje właśnie w kontekście z 5G. No i strona właśnie koalicji Polska Wolna od 5G, czyli stop5g.com.pl. I tam również znajdują się... Tam jest dużo informacji, na pewno. Tam jest bardzo dużo informacji. Tam są artykuły właśnie, różnego rodzaju wskazówki, jak właśnie można działać, gdzie tą wiedzę można też zdobywać. I też to jest akurat moja strona. Tam jest, to się nazywa prawy-gloss.prv.pl i tam jest zakładka technologia i tam Jasne. Też na temat 5G. No trochę tak pan w dosyć złożony sposób to nazwał. Jakby chciał pan utrudnić dostęp zwykłemu użytkownikowi, żeby łatwo zapamiętać, no ale to pana wybór rzeczywiście tak trudniej zapamiętać. No ale